Zaczynamy Wielki Post, czas błogosławiony, czas wyjątkowy. Mogę przyznać się do tego, że jest to jeden z ulubionych obok Adwentu czasów, okresów w roku liturgicznym dla mnie. No bo mogę tak naprawdę przez różne aktywności, uczynki przybliżyć się do Boga, do Jego serca. I dochodzimy tutaj do treści dzisiejszej Ewangelii, którą chciałbym, abyśmy razem przeczytali wspólnie i abyśmy zwrócili uwagę, jak będziemy czytać, na słowo ukryć się albo miejsce zakryte, miejsce takie ukryte. Czytajmy wspólnie, w opisie znajdziecie tekst tej Ewangelii. Mateusza 6, wersety od 1 do 6 i od 16 do 18. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij się i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Zwracam uwagę, podkreślam rangę tego słowa w ukryciu. Można skupić się w tym rozważaniu, w medytacji nad słowem, nad tymi trzema najważniejszymi dobrymi uczynkami, jakimi są właśnie jałmużna, modlitwa i post. W takiej kolejności ewangelista Mateusz umieszcza w tej perykopie te trzy najważniejsze dobre uczynki. Ale chciałbym, żebyśmy skupili się dzisiaj przy tej w środę popielcową nad tym słowem ukrycie. Bo czym tak naprawdę jest Wielki Post, jak nie ukryciem się w Bogu? Idzie mi to rozważanie do momentu przed naszymi narodzinami. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu, w łonie matki, gdzie czujemy, odczuwamy, współodczuwamy to, co czuje matka. Gdzie nawet przez to łono matki doświadczamy już pomału tego, co daje świat. Słyszymy bicie serca matki. Odczuwamy, doświadczamy jej miłości, albo też może dziecko w tym okresie prenatalnym też usłyszeć może jakieś niemiłe słowa, doświadczyć jakiegoś swoistego też przy jakiejś przykrości odrzucenia. Wielki Post jest takim pięknym czasem, gdzie my tak naprawdę możemy się ukryć, zakryć, ale nie po to, żeby wejść głębiej w swoje ego, ale zobaczyć, co tak naprawdę kryje się w moim sercu i czy te serce moje przylega mocno do serca Bożego. I wszystkie aktywności,
tak jakie te dobre uczynki, jałmużna, modlitwa i post, mają nam pomóc w refleksji nad tym. I jałmużna, modlitwa i post mają się dziać właśnie w ukryciu, w tajemnicy jakby. Nie mamy tego rozdmuchiwać, nie mamy tego pokazywać specjalnie, chyba że w celu jakiejś motywacji, żeby kogoś innego zmotywować. Ja mam takie postanowienie, możesz zaczerpnąć z mojego pomysłu. Ale chodzi o to, abyśmy byli jak najbardziej w kontakcie z Panem Bogiem i fair w stosunku do Boga i do siebie, by przez to kształtować miłość. Bo na cóż byłyby te trzy dobre uczynki najważniejsze, gdyby to nie budowało i nie kształtowało właściwie naszej miłości. A więc wejście w miejsce ukryte to jest tak naprawdę odnalezienie w swoim sercu takiej celki mojego miejsca spotkania z żywym Bogiem. I jeżeli będziemy wychodzić z tego ukrycia, czyli tak jak to jest normalnie, w zwyczajnych naszych warunkach, to możemy rozminąć się z tym dostrzeżeniem tych niuansów, nad którymi mamy pracować. A Wielki Post mówi, zamknij się w swojej stepce, nie afiszuj się z tym, skup się, jak najbardziej się skup, żeby jak najbardziej, jak najowocniej przeżyć ten czas. Ta Ewangelia jest co roku. Co roku jest ta sama. I kiedy przychodzimy do kościoła, by w trakcie liturgii mieć posypane głowy popiołem, ta Ewangelia jest dla nas takim wystąpieniem Jezusa, nauką, która towarzyszy posypaniu tych głów popiołem, jako że to posypanie głów popiołem jest symbolem, a ta Ewangelia ma stanowić dla nas naukę, jak przeżyć ten czas, który symbolicznie rozpoczynamy posypaniem głów popiołem. Zespół TGD, współczesny, taki chrześcijański, pewnie znany nam chyba wszystkim, śpiewa taką piosenkę: w cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie, chwyć mnie i nieś, niech niebo bliżej będzie. Myślę, że odsłuchanie tej pieśni będzie też taką naszą dobrą modlitwą u progu tego Wielkiego Postu, choć ta pieśń nie jest wielkopostną pieśnią, ale zwyczajną, przepiękną zresztą pieśnią uwielbienia, ale będzie korespondowała z tym rozważaniem, które tu przedstawiam. Ukryj proszę mnie w cieniu Twoich rąk, gdy boję się, gdy wokół mrok. Po prostu ukryj mnie, Panie. Pomóż mi wejść w głębie tej tajemnicy spotkania z Tobą jak najpiękniej, by ten Wielki Post był błogosławionym czasem skupienia, zastanowienia, refleksji, samo skupienie, czy też nawet ukrycie się w dłoniach Boga nie jest ostatecznym celem naszym, bo celem jest nawrócenie, zmiana o 180 stopni naszego myślenia, zwłaszcza w tych kwestiach, które wymagają nawrócenia. Czyli kolejność jest taka: ukryj się w cieniu Wszechmocnego, pod skrzydłami Jego, po to, by się skupić mocno, reflektować. I to ma nas prowadzić do nawrócenia. A już kolejnym elementem jest ta radość ze zmartwychwstania, no ale to już jest już całkowity ten finał, który będziemy przeżywać po okresie Wielkiego Postu w Wielkanoc. Jak przełożyć tę Ewangelię, to rozważanie na życie? Poświęć dzisiaj, oprócz czasu na Eucharystię, na posypanie głowy popiołem, na taką osobistą refleksję i taką modlitwę swoimi słowami: Panie, ukryj mnie w cieniu Twoich rąk. Może ta właśnie pieśń będzie dobrym wstępem do takiej modlitwy osobistej. Ukryj mnie w cieniu Twoich rąk, tak żebym się mógł skupić, by ten świat nie wykradł mi tego momentu,
skupienia, refleksji. Niech to będzie takie przełożenie tej Ewangelii. Oczywiście, kto nie ma postanowienia, to zapraszam, żeby to postanowienie jeszcze dzisiaj w trakcie może tej modlitwy przemyśleć i dokonać tego wyboru postanowienia. Można też przełożyć tę Ewangelię na życie przez wybór jałmużny, wybór modlitwy specjalnej w trakcie tego postu, czy też no właśnie konkretnej aktywności takiej związanej z postem. Czyli komu chcę pomóc jałmużna? Jak? Jaką formę modlitwy zastosować? Ile czasu na to poświęcić? I trzecia sprawa. Co sobie odmówić? Co ma stanowić moje wyrzeczenie? Gdyby nasze postanowienia, w tych postanowieniach zawierały się te wszystkie trzy dobre uczynki, to by było coś najpiękniejszego, ale zrób to, co jest w granicach Twoich możliwości. Jeżeli nie jesteś w stanie wszystkich tych trzech dobrych uczynków wdrożyć w życie, to chociaż skup się może na modlitwie. A jeżeli nie na modlitwie, to na jałmużnie, bo wiesz, że musisz popracować nad hojnością. A jeżeli nad wyrzeczeniem, bo widzisz, że dogadzasz sobie często, to może właśnie nad postem, nad wyrzeczeniem popracuj. Cieszę się, że tak pracujemy nad Ewangelią, że w trakcie tych naszych spotkań z rozważaniem słowa wchodzimy coraz głębiej. Mam takie wrażenie, że tak to odkrywam razem z Wami i zapraszam Was, żebyśmy mocno przylgnęli do słowa, mocno spotykali się też z tym słowem w trakcie trwania tego wielkiego postu. A teraz pomódlmy się, abyśmy dobrze przeżyli ten czas. Duchu Święty, którego często wzywamy w naszych rozważaniach, pomóż nam ukryć się w cieniu rąk naszego Ojca w niebie, tak abyśmy mogli jak najlepiej w skupieniu nad sobą, nad kontaktem z Trójcą Świętą, z Tobą, abyśmy w skupieniu mogli przeżyć dobrze ten czas Wielkiego Postu. Niech to podejście do posypania głów popiołem nie będzie takim mechanicznym jakimś zabiegiem, czynnością, ale będzie momentem uświadomienia sobie, że mam pracę do wykonania nad sobą z Twoją łaską. Jest tego bardzo wiele. I chwała Bogu, chwała Tobie, Duchu Święty, że jest bardzo wiele pracy. Bo gdybyśmy nie zauważyli, że jest dużo pracy do wykonania, to już byśmy mogli być w ramce oprawieni i być już świętymi na ołtarzach. Nikt nie jest tak święty, żeby mógł być jeszcze bardziej świętym. Wyznając tę prawdę, wchodzimy w ten okres Wielkiego Postu i chcemy się najpierw w tę środę popielcową ukryć w cieniu Wszechmocnego, tak by odkryć tę głęboką miłość, która nas zaprasza do pokuty. I wołamy: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swego miłosierdzia zgładź nieprawość moją. Doprowadź nas, Duchu Święty, do miłości Ojca, który widzi w ukryciu i chce nam oddać. Amen. Co jest tą jedną rzeczą, którą wynosisz z dzisiejszego rozważania? Jeśli chcesz, to napisz to w komentarzu. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał i dziękuję Wam za to spotkanie ze Słowem. Śledźcie nasze social media, moje SMS z nieba, gdzie też puszczamy takie zajawki z wydarzeń, które mają się wydarzyć i też tego, co się aktualnie dzieje. W tej chwili przeżywamy tydzień renowacji misji w Gdańsku, Sobieszewie. Proszę o modlitwę też za ten czas. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje również dla szkoły. Polecam dzieci, młodzież waszej modlitwie. Z Panem Bogiem. Dobrego czasu Wielkiego Postu.